Witaj. Dzień dobry. Dość dawno mnie z wami nie było. Sami widzicie, co się dzieje. Ale jestem. Jestem już do was wróciłem. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o czym? Oczywiście o koronawirusie. Jak to się zaczęło? Jak zapobiegać? Kiedy się skończy? I myślę, dosyć ciekawe, jak tą epidemię można wykorzystać dla własnej korzyści. Jak się zaczęło? Często na moich filmach, w dyskusjach z wami dochodziliśmy do wniosku, że ten świat zmierza w bardzo dziwną stronę. Musiało się wydarzyć coś, co zatrzyma, skieruje na inne tory. Zresztą pamiętasz może mój poprzedni film o astrologii wedyjskiej, jeżeli weźmiemy pod uwagę układ tych konstelacji gwiezdnych, układ planet w momencie, powiedzmy w teoretycznym momencie narodzin tego wirusa, był układ bardzo sprzyjający wybuchowi epidemii. Słońce wpływa Aszada, Rahu szaleje w Ardrze, Księżyc w Satabisza. Ci, którzy interesują się astrologią wedyjską, na pewno zrozumieją, o co chodzi. Zresztą można tam kopnąć głębiej, wszystko się zgadza. Natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, o co tu chodzi, powiem w skrócie. Zaznaczam, że bardzo upraszczam i spłaszczam. Słońce wpływa Aszada. Przygotowanie do bitwy. Rahu, czyli głowa bez ciała, która żre wszystko, co popadnie w Ardrze. Ardra jest nakszatrą bardzo lubiącą naturę, uciekającą od cywilizacji. I księżyc w Satabisza. Satabisza, czyli 100 lekarzy lub 100 ozdrowicieli, jeżeli chorujesz. I w tym momencie, kiedy wchodzi działanie Satabiszy, pójdziesz do lekarza, zaczniesz się leczyć, czy podejmiesz się operacji, 100 niewidzialnych lekarzy pomoże. Natomiast jeżeli zaczynasz chorować w Satabiszy, będzie potrzeba odwiedzenia 100 lekarzy, aby z tej choroby wyjść. Dlatego jest to takie trudne. Astrologicznie, biorąc pod uwagę tą astrologię wschodu, moment niemalże idealny dla wybuchu epidemii. Nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia astrologii greckiej, jak astrologii zachodu. Może wiesz, chętnie bym się tego od ciebie dowiedział. W każdym razie coś się musiało wydarzyć. Takie epidemie bywają co kilkanaście lat, natomiast ta jest niezwykle potężna, dla niektórych wręcz przerażająca. Jak się uchronić? Przede wszystkim stosuj się do tych wszystkich zaleceń, które są nam dawane. Możesz ten rząd lubić, możesz go nie lubić, może ci być obojętny, ale to są ludzie, którzy mają sztaby specjalistów, ludzie, którym też zależy, żeby to jak najszybciej przeszło, więc słuchaj ich. Dostosuj się do tych wszystkich poleceń, to jest sprawa podstawowa. Ja się do tego stosuję. Pomimo tego, że wiem, że nie zachoruję, nie to, że wydaje mi się, nie to, że przypuszczam, nie to, że tak jest moje przekonanie, po prostu wiem, że nie zachoruję, pomimo tego stosuję się do tych zaleceń. Dlaczego? To, że ja nie zachoruję, nie znaczy, że nie mogę przenieść tego wirusa innym osobom. Można być zdrowym, a wirusa przenosić, więc nie ryzykuję. Poza tym, jak się uchronić? Dbaj bardzo o swoją odporność. Zobacz, teraz jest okres, kiedy wychodzi słońce, przebywaj dużo na słońcu. Nie musisz do tego wychodzić z domu. Wystarczy, że otworzysz okno i wystawisz się na działanie promieni słonecznych. To wzmacnia odporność. Odżywiaj się zdrowo. Wiesz co, nie wiem, chyba nikt takich badań nie robił i prawdopodobnie nigdy nie zrobi, ale w moim przekonaniu ludzie, którzy nie jedzą mięsa, nie jedzą produktów pochodzenia zwierzęcego, są dużo mniej narażeni na tą chorobę. Nie mam podbudowy naukowej, więc nie mogę ci tego radzić na 100%, ale nie zaszkodzi, a duża szansa, że pomoże. Zdrowe, łatwostrawne produkty,
które w razie czego pomogą twojemu organizmowi. Cóż jeszcze? Ruch. Nie musisz biegać po parku, zresztą parki są zamknięte. Jeżeli otworzysz okno w domu i wykonujesz ćwiczenia, jest to również ruch, który cię wzmacnia i podnosi twoją odporność. Powiesz, może nie mam sprzętu? Weź te wszystkie mąki, cukry, oleje, które stoją w zapasie, jakby co. Powrzucaj do siatek, masz ciężarki, masz obciążniki, możesz ćwiczyć. Jak jeszcze? Mi coś powiedziało, że miat imbir. Tu też nie mam żadnej podbudowy i nie wydaje mi się, żeby to było jakoś specjalnie rewelacyjnie korzystne, ale dlaczego nie? Jem. Słuchaj swojej intuicji. Twoja intuicja często ci podpowiada rzeczy zadziwiające, ale skuteczne. Kiedy to się skończy? Już teraz, już niedługo, w najbliższych dniach nastąpi jakiś przełom w świadomości społecznej dotyczącej koronawirusa. Troszeczkę zmieniła się również narracja medialna. Natomiast to niewielki będzie miał wpływ na epidemię. Tu też nie mogę dać gwarancji, ale według moich obliczeń, według tego, do czego udało mi się dokopać, koniec maja, początek czerwca powinno być lepiej. Powinno zacząć ustępować lub ustępować, nie znam tego tempa. Na pewno po 21 maja, czyli koniec maja, początek czerwca, możemy spodziewać się znacznej poprawy. Czekajmy na nią, liczmy na nią, w międzyczasie nie zaniedbując środków ostrożności. Cóż jeszcze? Jak tą epidemię możemy wykorzystać dla własnych celów? Owszem, są ludzie, którzy spekulują środkami ochrony, którzy robią na tym interesy. Może trochę pieniędzy im z tego przyjdzie, na pewno dla nich nic dobrego to nie wniesie. W pewnym momencie będą musieli za takie działania zapłacić. Wykorzystaj to inaczej. Wiesz, pewna moja znajoma powiedziała mi, że jest to wirus zmiany świadomości. Wykorzystaj ten czas, kiedy mniej wychodzisz z domu. Wykorzystaj ten czas, kiedy być może jesteś na kwarantannie, a może po prostu nie wychodzisz, żeby nie nieść zagrożenia sobie i innym. Przewartościuj. Przewartościuj swoje życie. Zresztą ten wirus, ta epidemia zaczyna nam pokazywać, co jest ważne. Zastanów się, co jest naprawdę dla ciebie ważne, ale nie dla ciebie takiej, którą pokazujesz ludziom. Dla ciebie wewnątrz, co jest naprawdę ważne, co się liczy, ten okres temu sprzyja. Zastanów się, do czego dążysz i czy twój wysiłek włożony w te dążenia jest wart efektów. Może warto zmienić priorytety. Może warto włożyć więcej wysiłku w rozwój, więcej wysiłku w pozytywne emocje, więcej wysiłku w to, co niesiesz innym ludziom, innym stworzeniom, innym istotom. Popatrz na świat, co się z nim dzieje. Popatrz na tych ludzi, którzy nagle z takich sobie bytów stali się fantastycznymi istotami niosącymi pomoc. Tutaj zresztą chciałbym też zwrócić uwagę na jedną sprawę. Mnóstwo jest takich ludzi. Wszyscy mówimy o lekarzach, o pielęgniarkach. Nie zabieram im oczywiście ich chwały. Natomiast jakby sobie tak uświadomić, pomyślmy, w tym szpitalu ktoś musi umyć podłogi, musi umyć toalety, musi wynieść śmiecie. Ci ludzie tak samo się narażają. Kierowca w autobusie myśli, że się nie boi? Boi się. Ale dla naszego wspólnego dobra to robi. Jest mnóstwo ludzi, którzy w tej chwili działają. Działają wbrew swojemu strachowi. Wbrew swoim obawom działają dla naszego wspólnego dobra. Zwróć uwagę, że to się powiększa. Możesz dołączyć. Możesz robić coś dla wspólnego dobra.
nie tylko dla ludzi, również dla zwierząt. Ich wprawdzie ten wirus nie atakuje. Zresztą, jeżeli wróćmy do astrologii indyjskiej, wedyjskiej, nic dziwnego, że ich nie atakuje, bo Rahu jest w Ardrze, prawda? Nakszatra mocno prozwierzęca. Ale może teraz bardziej, kiedy ludzie są skupieni na sobie, potrzebują Twojej pomocy. Rozejrzyj się. Możesz coś zrobić dla innych, a przede wszystkim, zanim coś zrobisz dla innych, zrób coś dla siebie. Przewartościuj swoje życie. Pomyśl, co jest dla Ciebie ważne. Pomyśl, w którym kierunku powinien zmierzać Twój rozwój. Razem przetrwamy. I mam nadzieję, że kiedy ta epidemia już się skończy, zobaczymy nowy, lepszy świat, nowych, lepszych ludzi i wszystkim nam będzie się żyło dużo lepiej. Dziękuję Ci za Twój czas. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.